Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Autopromocja. Jarek Adamek nadal na urlopie, a więc najbliższe 15 minut spędzimy dzisiaj z Marcinem Chałupskim. Dzień dobry. Proszę państwu, dzień dobry. I z Hanią Ciesielską, która właśnie w tej chwili pojawiła się, żeby państwu przedstawić raport pandemiczny. O właśnie, Haniu. Tak jest. No, liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju stale rośnie. Niestety, wczoraj odnotowano aż 728 nowych przypadków. W Wielkopolsce było prawie 100. Większość jednak dotyczy ogniska w powiecie ostrzeszowskim. Z naszego regionu są 4 osoby zakażone. To 55-letnia mieszkanka powiatu leszczyńskiego oraz 3-osobowa rodzina z powiatu gostyńskiego. Ta rodzina wróciła z wakacji, gdzie miała kontakt z osobą zakażoną i przebywała na kwarantannie. I w jej trakcie zostało wykonane badanie, które dało wynik pozytywny. Cała trójka nie wymaga jednak hospitalizacji, przebywa w domu. W powiecie gostyńskim jest obecnie 21 aktywnych przypadków COVID-19. Na terenie działania leszczyńskiej stacji sanitarnej 7, w tym jedna osoba z ogniska w szpitalu we Wschowie w tamtejszym powiecie. Z kolei z wirusem walczy obecnie i wciąż ponad 50 osób. A jak przedstawia się sytuacja w pozostałych powiatach? W Olsztyńskim są 2 zarażone osoby, w Jarocińskim 15, w Kościańskim 1. Wciąż najwięcej zagażonych jest w powiecie rawickim. Sanepid informuje o 52 aktywnych przypadkach. W Górowskim są właściwie nie ma żadnego przypadku, bo 2 osoby, które były chore, już wyzdrowiały. Bardzo dziękujemy. No i zapraszamy państwa do telefonowania. Wszystko, co wam leży na sercu, możecie teraz uzewnętrznić w tej audycji. Zapraszamy. 65 529 55 29. Muszę państwu powiedzieć, że tak prywatnie Marcin się skarżył, że wczoraj nikt nie chciał do niego zadzwonić. No właśnie, nie jestem taki straszny, jak się państwu wydaje. Bo Marcin nie żartuje. Marcin jest zarobiony facet w tych newsach. To tam jest tyle roboty, że on po prostu już chce wracać z powrotem do pisania. Ale telefon odbierze. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Ja tu dzwonię do państwa w sprawie takiej pewnej, czy państwo mogło interweniować z burmistrza z Sponieca. Jest odcinek drogi, znaczy się gdzieś w granicach 500 metrów i jest dziura przy dziurze. Po prostu tam 2 razy już jechałem, po prostu w jedną koło zniszczyłem, a w drugim ten rożon, nie rożon, tylko wahacz poszedł. I tam burmistrz, kiedy tylko są wybory, to on obiecuje, że zawsze będzie, że będzie zrobione, a tam chociaż chodzi o to, żeby chociaż równiarka zjechała, żeby coś zrobili, bo jest dziura przy dziurze, to zaraz, proszę pana, jak się jedzie na Rydzyńską, się za Strabagiem skręca w lewo, tam mieszkają 5 osób, tam są, znaczy się, przedsiębiorstwo, bo są zakłady mechaniczne i nie można w ogóle dojechać, jak jest ulewa, jak się deszcze, to jest, w ogóle jest makabra, a burmistrz nawet sam raz jechał i obiecał, że to będzie zrobione i jakoś do dzisiaj to jest już parę latek i jakoś nie może zrobić tego i mówię, jak tylko wybory, to obiecuję, że zrobi tam, a nie kanalizy nie ma, na tych 500 metrów wszędzie. Dobrze, a jak ta ulica się nazywa, proszę powiedzieć? Ma jakąś nazwę? Proszę pana, Poniec, ulica Rydzyńska. To jest fragment Rydzyńskiej, tak? Mhm. Tak, to jest zaraz, jak się skręca w lewo za Strabagiem. 500 metrów, tam mieszkają 5-6 rodzin mieszka i tam są przedsiębiorstwa, które naprawy robią samochodów. Ja tam 2 razy jechałem, raz koło z Gubia, drugi raz wahar mi. Proszę, to jest dziura przy dziurze, proszę pana. I to niech pan już tam omija tą drogę, żeby więcej nic nie zniszczyć. No, ale proszę pana, to postaramy się... my tam wielkie podatki, proszę oczywiście, pana. Oczywiście. I to są przedsiębiorstwa, które też odprowadzają wielkie podatki dodatkowo, nie? A zapytamy. Burmistrz, jak tylko jest, mówi, wybory jakieś, to on obiecuje, że zrobi, a jakoś nic nie dzieje, nie, chociaż tam wyjdzie z równiarka, zejdzie albo coś, żeby zrobiła. Bardzo panu uprzejmie dziękujemy. Bardzo bym prosił o interwencję. Dobrze. Tak. Zapytamy o tą sprawę, przekażemy ją naszej reporterce, która zajmuje się powiatem gostyńskim i być może jakieś konkretne deklaracje w tej sprawie padną. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy kolejną osobę pod 65 529 55 29. Przypomnijmy, że dzisiaj do wpół, czyli jeszcze przez 10 minut możecie do nas dzwonić. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę oddaną wiadukt na ulicy Wilkowickiej.
I jak się zjeżdża z Pogranduksu w kierunku Wilkowic, są trzy firmy. Mhm. Od wyjeżdżając z ronda na Gronowie, jest ostatnie przejście dla pieszych, pierwsze, a ostatnie, następne jest dopiero na rondzie już przy Eurolinie. Mhm. Wyjść po pracy i przejść na drugą stronę ulicy, na tą ścieżkę rowerową, graniczy z cudem. Nie jest pan pierwszą osobą, która dzwoni w tej sprawie, także rzeczywiście problem jest, jak się wydaje, istotny. Sprawdzę, czy już jakieś zapytanie w tej sprawie skierowaliśmy do odpowiednich instytucji. Jeżeli nie, to na pewno zapytamy, bo rzeczywiście troszkę brakuje tych przejść, no, prawda? Ja właśnie jestem czystym przykładem. Kończę pracę i chciałbym się rowerem chociaż przedostać na drugą stronę. Mhm. Trzeba minutę, trzy trzeba czekać, a z tego wydłużu tak samochody zapierniczają, że to normalnie aż strach przychodzić. A nikt nie przepuści rowerzysty czy jakiegoś tam innej osoby. Także to jest naprawdę, to jest 700 metrów drogi bez przejścia dla pieszych, nie? Nie wiadomo, czy jest taka możliwość, żeby tam przejście gdzieś jakieś ulokować, ale prawdopodobnie tak, więc zapytamy o tą sprawę. Być może przejście jest w planach, bo czasami jest tak, że inwestycja jakaś jest zakończona, dopiero potem pojawiają się oznakowania i wszystkie elementy dodatkowe, być może jakieś przejście tam się wkrótce pojawi. Zapytamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Dziękujemy. Bardzo gorąco. Ja słyszałem o jeszcze jednym, tam, o jeszcze jednej rzeczy, która się dzieje za wiaduktem. Tak? Policja często stoi ponoć. Może policjantów tych, warto zapytać, co z tym przejściem? Może polują na tych, którzy właśnie tak za szybko jeżdżą i nie przepuszczają rowerzystów. I dobrze, no dobrze, bardzo dobrze. 65 529 55 29. Kolejna rozmowa już przed nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Halo? Tak, witamy. Proszę pana, mam taką sprawę. Leśniczka Spółdzielnia Mieszkaniowa remontuje osiedle przy lesie D, to jest tu przy 17 stycznia. Mhm. I teraz jest taka sprawa, że jest odcinek między przedszkolem a szkołą około 15 metrów i to należy do miasta, a pozostałość należy do spółdzielni. I spółdzielnia już 4 razy wysyłała pisma, żeby te 15 metrów zrobić też tej nawierzchni. Tam może być kostka, no bo naprawdę to będzie ładnie wyglądać, a tam są takie dziury, że jak później ta firma, która będzie następna to robiła, to będzie takie coś, że będzie niszczyła to, co teraz się robi. Mhm. I co miasto na to? Nie zna pan odpowiedzi. No, dzwoniłem do spółdzielni, to miasto się wcale nie odzywa. Mhm. A z kolei ten pan mi powiedział, że jak my nie będziemy monitorować tego wszystkiego, to wyjdzie na to, że normalnie kurde, oni nie odpowiadają wcale na pisma spółdzielni. A to jest 15 metrów i szerokość gdzieś około metra. Mhm, zgadza się. Tam rzeczywiście prace trwają, chyba nawet nie można wjechać tutaj od ulicy 17 stycznia, tak? Tą ulicę, tak, oczywiście, bo ja tutaj mieszkam akurat przy tej ulicy. Mhm. To mówię, to jest 15 metrów normalnie i szerokość kurde około metra, bo to jest tylko przejście dla pieszych. Mhm. Dobrze, zapytamy, bo troszkę rzeczywiście dziwna sprawa własnościowa, tak? Że to nie jest cały teren spółdzielni, tylko tak jak pan mówi, fragment dosłownie wydzielony miejski, tak? Po lewej stronie jest liceum i gimnazjum, a po prawej stronie jest przedszkole. Tak. I to należy do miasta. Aha, dobrze. I chodzi dosłownie o niewielki fragment, żeby tam zająć się jakimś remontem, tak? Nową nawierzchnią. No wie pan, dopóki tam jest teraz ta firma, to podpisać z nią umowę, no ile będzie to kosztowało? Z 5 tysięcy? No nie wiadomo, czy takie rzeczy da się zrobić tylko podpisując umowę, czy nie trzeba rozpisać przetargu. Obawiam się, że może taki przetarg być konieczny. Ale może zapytam. Się miasto dogadać, proszę pana, ze spółdzielnią i w ten czas normalnie mogą dołożyć do tego remontu. Dobrze, zapytamy, czy istnieje taka możliwość. Bardzo panu dziękuję za ten telefon, za ten sygnał. Również dziękuję. Pozdrawiam. Dziękujemy uprzejmie. Zapraszamy jeszcze przez 6 minut pod 65, 529, 55, 29. Co, Marcinie, dzisiaj zadowolony jesteś? No dzisiaj państwo dzwonią i zachęcamy jeszcze jak najbardziej do telefonowania. Już. Kolejna osoba jest. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Kłaniam się. Ja w takiej sprawie odnośnie ulicy Fabrycznej w Kościanie. Od 1,5 miesiąca jest rozkopana. Po prostu jak pada deszcz, nie idzie tam przejechać. Są takie dziury, że... Mhm. Ale rozkopana jest dlaczego? Bo trwają prace remontowe? Czy jakaś instalacja jest tam kładziona? To znaczy się, trwają prace remontowe, jest położony parking z kostki brukowej i nic więcej. Firma po prostu się zawinęła i dalej nic z tym nie robi. Mhm. Nie wie pan, jaki jest termin zakończenia tej inwestycji, bo czasami jest tak, że termin jest bardzo długi i firma ma po prostu czas i sobie robi przerwy. No niestety na to wpływu już nie mają, nie to mamy. Termin był do końca lipca. Aha, czyli nie zdążyli w terminie, czyli warto zapytać o sprawę, jak najbardziej, oczywiście. W takim razie zajmiemy się tą sprawą i zapytamy, dlaczego te prace nie są kontynuowane. Dobrze. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam.
65 529 55 29. Ten numer do waszej dyspozycji jeszcze przez parę chwil. Jest dzisiaj z nami Marcin Hołusek, który widzę skrupulatnie wszystko ponotował i już może zanotować kolejną sprawę, kolejny temat. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Kłaniam się i słuchamy pana. Mam taka sytuacja, Wilkowice, kojarzy pan? Na Wilkowice, oczywiście. Jesteśmy w parku na krzyżówce, tak? Tak. Jedziemy z Dworcową w stronę do przejazdu. Tak. Gdzie uszkodzona rogatka, jakiś tam wypadek był i tego. No wszystko ładnie, pięknie. Na krzyżówce jest, są pasy, przejście do parku i w stronę strażnicy. Te drugie są niepotrzebne akurat, ale to nieważne. No i teraz ludzie chcą iść na dworzec albo do swojej posesji i tam do rogatek, że tak powiem, do przejazdu kolejowego nie ma pasów. Gdzieś tam policja się ustawi, no jak pan przeszedł, już mandacik, bo tutaj nie ma przejścia. Czy ktoś nie mógłby namalować tam pasów? Ile to trwa? To jest żaden problem. Nie wiadomo, czy można takie pasy... No ale nie ma przejścia. No nie ma przejścia. Na krzyżówce, tak? I dopiero i na odcinku Nie, do przejazdu kolejowego. Rozumiem. Cała Dworcowa do przejazdu kolejowego. Ale na krzyżówce tutaj są. Od Lipowej, przy Lipowej są, tak? Pasy. Przy parku tak, tam są. No ale to trzeba całą teraz Dworcową przejść do przejazdu kolejowego, a przejść nie ma jak na drugą stronę, żeby przejść na stację na dworzec, nie? No sprawdzimy, czy jest możliwość, żeby tam pasy wymalować. Okazuje się, że brak pasów to jest spory problem. Troszkę brakuje nie tylko w Lesznie, ale w innych miejscowościach pasów na drogach. Bardzo dziękuję. Zajmiemy się tą sprawą. Bardzo, sprawdzimy. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. 65 529 55 29. Dzisiaj tak troszeczkę tych pasów się zrobiło w programie. 3 pasy minuty. Na Wilkowickiej i Wilkowicach. I kolejny słuchacz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie przejścia na obrońcę Zubowa. Mówiłam tydzień temu, jeszcze na pierwszy. Chciałam powiedzieć, czy coś może w tym temacie już wiadomo. Wie pani, nie słyszałem. Co, powiem szczerze, że bardzo zła jakość połączenia. Przejście na obrońców Lwowa, tak? Chodziło o to. Tak, zgadza się. I pani dzwoniła wcześniej i pytała, czy będzie takie przejście, tak? Nie. Chodziło mi o to, czy będzie po prostu jakaś możliwość, żeby była lepsza szansa dostępna na tym przejściu. A co, jaki tam jest problem? Bo powiem szczerze, że nie bardzo wiem, o co chodzi. Halo, halo? Halo, halo? Coś chyba dzieje. Nam się nie uda tutaj tej rozmowy dokończyć. Być może pani telefon wypadł. No, spróbujmy może jeszcze raz, proszę, pod 65 529 55 29 spróbować za moment. A jeszcze 2 minuty, więc kto jeszcze miałby krótką, szybką sprawę, temat jakiś dla reporterów naszych, zapraszamy bardzo gorąco. Mamy chyba ostatni telefon w dzisiejszym programie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Halo, halo. Może zacznijmy od ściszenia radiobiornika, to nam bardzo ułatwi rozmowę. No chyba jednak nie. Nikt się nie chce odezwać. Jakoś tak się tutaj wydarzyło. No to co? Właściwie powolutku, chociaż jeszcze może nie, jeszcze mamy minutę. Skoro państwo więc... tak ochoczo dzwonią, to zapraszamy jeszcze. 65 529 55 29. Zapraszamy, polecamy. Linia jest wolna już w tej chwili. Można. W poniedziałek będzie Jarek. Spróbować. Możecie państwo już przygotowywać tematy dla niego i będzie znowu audycja nieco dłuższa. Chociaż z tego co wiem, to Jarek znowu pojawi się na tydzień, a potem znowu zniknie. No tak, pojawia się i znika. Śliczny tak jak w piosence Mister of America. I jest chyba ostatni telefon w takim razie. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, halo. Ja jeszcze raz tylko chciałam zadać, czy tej sprawy w Lesznie też państwo rozwiązujecie? Tak, oczywiście. No właśnie, ja tydzień temu dzwoniłam w sprawie przejścia na obrońców Lwowa, to jest przejście dla pieszych. Tutaj miało być, bo ja dzwoniłam z taką prośbą, żeby tutaj sprawdzić, czy da się coś zrobić, żeby tutaj była lepsza widoczność, tak samo jak i dla kierujących i dla pieszych, ponieważ przejście jest bardzo ciężkie. Proszę powiedzieć, w którym miejscu to przejście, o którym mówimy? Obrońców Lwowa na wysokości stacji benzynowej Orlen. Aha, tutaj, niedaleko Lidla, tak? Gdzieś w tym tak, miejscu? Tak, 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 tak.
i tam jest problem, tak? Jest słaba widoczność. No ja zgłaszałam właśnie, znaczy prosiłam tak tydzień temu i właśnie chciałam się dowiedzieć, czy ktoś może w tym temacie być może, być może już sprawą któryś z reporterów się zajmuje. Powiem szczerze, że nie przekazywano mi informacji, ale sprawdzę. Dobrze. Jeżeli temat nie został poruszony, to spróbujemy wyjaśnić sytuację. Dobrze. Bardzo uprzejmie dziękuję bardzo. Dziękujemy. No i tym i kończymy. Sposobem i zapraszamy dotrwaliśmy w poniedziałek. No. Jarek będzie na Państwa czekał o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.